Będę z Wami totalnie szczery. Uważam, że praktycznie wszystkie dostępne obecnie na rynku hulajnogi elektryczne to jedno wielkie g***. Tak, a jeśli jest coś warte uwagi, to kosztuje 7000 zł albo jeszcze więcej. No a ta hulajnoga o nazwie Kugo S1 Pro kosztuje mniej niż 1400 zł. I jeśli wierzyć polskim recenzjom, polskim youtuberom, którzy testowali tą hulajnogę, to jest ona podobno fenomenalna. Ale ja im wierzę nie do końca, więc postanowiliśmy sami ten sprzęt przetestować. Zaczynamy! Zacznijmy od osiągów. Producent deklaruje 25 km na godzinę i rzeczywiście jest to bez problemu osiągalne. Nawet mi się udało osiągnąć na w miarę prostej nawierzchni, ważąc 70 kg aż 27 km na godzinę, więc no tutaj super. Jeśli chodzi o przyspieszenie, które tak naprawdę jest jeszcze ważniejsze od prędkości maksymalnej, no to tutaj również nie jest źle. Myślę, że jest to taka norma w tej kategorii cenowej, a nawet w hulajnogach trochę droższych. No, mamy tutaj po prostu poziom Xiaomi. Nie gorzej, nie lepiej, tylko zwykłe, tradycyjne przyspieszenie. Więc pod względem osiągów, jak za tą cenę, jest naprawdę dobrze. Jeśli chodzi z kolei o zasięg na jednym ładowaniu, no to niestety, bodajże producent deklaruje 30 km i to jest moim zdaniem bzdura, bo ten sample, który dostaliśmy, no był prawdopodobnie, wyglądał jak nówka i no tak po 10 km już ten wskaźnik naładowania baterii pokazuje jedną kreskę, także no max 15 to naprawdę już będzie dobrze, jeśli uda Wam się tyle zrobić. No ale no, między 10 a 15 bez problemu dacie radę, ale 30 to musicie pozostawić po prostu w kategorii bajek, bez pokrycia. Dalej, osiągi spoko, ale co jeśli chodzi o komfort jazdy, bo tutaj niestety większość recenzentów pomija ten aspekt i jakby skupia się na osiągach, na frajdzie, no ale jednak to ma być pojazd, który służy do przemieszczania się po mieście i tutaj jest już niestety troszkę gorzej, bo o dziwo w hulajnodze za 1350 zł mamy podwójny system amortyzatorów. Mamy amortyzator tutaj z tyłu, taki podłuży i amortyzator z przodu, ale niestety one tylko są. I jakby, okej, to jest zaleta, że one są, ale równocześnie wada, że są tak kiepskie. Jakby te amortyzatory się czuje głównie wtedy, kiedy na hulajnodze specjalnie podskoczymy i chcemy sprawdzić, czy te amortyzatory są. A drgań, no nie tłumią prawie w ogóle takich mniejszych nierówności faktury terenu. Tłumią dopiero takie naprawdę jakieś mini krawężniczek, że jest po prostu wtedy stuknięcie, wbija się na maksa amortyzator, no i wtedy rzeczywiście coś to daje. Ale ogólnie, na przykład jak widzieliście w recenzji Ninebota ES2, no to tamte amortyzatory też nie były genialne. Też ich główną zaletą było to, że po prostu one były w tej hulajnodze, ale jednak troszkę były porządniejsze i odrobinkę skuteczniej tłumiły drganie. Bo ważną cechą konstrukcyjnej tej hulajnogi jest jeszcze to, że opony, które są tu zainstalowane, nie są takimi stricte zwykłymi oponami, które mają po prostu dętki i są pompowane, tylko one mają takie specjalne wyżłobienia i w gruncie rzeczy one są po prostu z jednolitej gumy, nie ma w środku powietrza, więc one tłumią drgania dużo, dużo gorzej. I jednak mnóstwo razy już poruszałem ten temat, w hulajnodze najlepszym rozwiązaniem są jednak opony pompowane, bo mimo, że one czasami pękają, to jest fakt, to jednak komfort jazdy jest nieporównywalnie lepszy i praktycznie żadne amortyzatory, przynajmniej nie wiem, do 3000 zł w tej półce cenowej, nie są w stanie zastąpić pompowanych opon. Kolejną wadą, która jednak nie jest jakaś kompromitująca, biorąc pod uwagę półkę cenową tej hulajnogi, jest płynność tej jazdy, no czyli tak naprawdę też element składowy całościowego komfortu jazdy, no bo jakby przyspieszenie jest spoko, prędkość maksymalna jest fajna, ale płynność tego przyspieszania, czy płynność hamowania, no już jest trochę gorsza, bo no ciężko utrzymywać stałą prędkość, ciężko na przykład super płynnie ruszyć z miejsca. Ta hulajnoga jest po prostu taka odrobinkę szarpiąca. Nie ma tragedii, ale jednak Xiaomi, no pełna płynność, tutaj tego nie uświadczymy, a różnica przecież tylko 200 zł. Hamulec też jest gorszy niż Xiaomi, bo w Xiaomi mamy po prostu hamulec tarczowy, a tutaj mamy dwa rodzaje hamowania. No z jednej strony mamy tylny błotnik, który hamuje no bardzo mało skutecznie i trzeba naprawdę się zaprzeć na tym tylnym błotniku, żeby szybko wyhamować. Z drugiej strony mamy no moim zdaniem jednak główny system hamowania, czyli hamowanie silnikiem. Czyli z prawej strony mamy manetkę przyspieszania, a z lewej strony mamy manetkę do hamowania. I niestety to hamowanie jest
no nie do końca wykryłem, czy jest zero-jedynkowe, ale troszkę mamy takie wrażenie. Ta hulajnoga za niecałe 1400 zł oferuje ekranik, jeden z najlepszych, jaki widziałem w pojeździe elektrycznym, bo ten ekranik jest bardzo duży, jest kolorowy, jest nieźle widoczny w słońcu i wyświetla bardzo dużo różnych informacji. Wyświetla prędkość bieżącą, wyświetla dystans całkowity, wyświetla dystans wycieczki, wyświetla poziom naładowania baterii, wyświetla tryb jazdy, prędkość, wyświetla to, czy są włączone kierunkowskazy, o czym później, wyświetla tryb świateł, wszystko wyświetla, a oprócz tego wyświetla również parametry akumulatora, które tak naprawdę są dostępne tylko w tych hulajnogach takich terenowych za, nie wiem, 10 czy 15 tysięcy złotych tak naprawdę, bo mowa tutaj o obecnym natężeniu prądu, przepływie, w momencie, gdy na przykład dodajemy jakiegoś gazu, widzicie, ile amperów teraz płynie, albo napięciu baterii. No więc wiecie, macie z jednej strony wskaźnik, a z drugiej możecie dokładniej ocenić poziom naładowania baterii, bo macie w voltach dokładne napięcie akumulatora. W hulajnodze za 1350 zł. Kosmos i mega fajna sprawa. Odrobinę mniej fajną sprawą są z kolei przyciski pod ekranem, które po prostu są... Po pierwsze, jest ich za dużo. W niektórych hulajnogach jest na przykład jeden przycisk, który w zależności od tego, co z nim zrobimy, robi różne rzeczy. I to jest dowód na to, że nie trzeba więcej. A tutaj mamy przycisków bodajże 5 w dodatku. Są one umiejscowione w naprawdę niewygodnym miejscu. W takim miejscu, że no mamy 5 przycisków, wypadałoby znać ich funkcje. I one są podpisane, znamy ich funkcje. Tylko to jest tak, że jak stoimy i jedziemy na tej hulajnodze, to musimy zrobić jadąc coś takiego i zobaczyć, który po prostu co robi i na przykład sobie daną opcję włączyć. Więc to jest trochę absurd, są one słabo dostępne, jest ich za dużo, no czyli system takiego sterowania ustawień na hulajce jest kiepski, aplikacji też to oczywiście nie ma. Jeśli tak ogólnie chodzi o jakość wykonania, no to tutaj jak na tą kategorię cenową, to ciężko się do czegokolwiek przyczepić, bo ta konstrukcja jest porządna. Jakość wykonania i spasowanie tych materiałów, też masywność, ilość tych materiałów, tego metalu jest, wydaje mi się, wystarczająca, żeby tą hulajnogą spokojnie te 25 km na godzinę szaleć po miejskiej dżungli i że to po prostu się nie rozsypie po kilku jazdach, tak jak na przykład rozsypają nam się motusy. No nie. Tutaj wydaje mi się, że tej konstrukcji można zaufać i jak na tą cenę, to jest to naprawdę wielka zaleta. Co prawda, jest taka mikrowada, bo niestety ta hulajnoga wydaje dosyć sporo odgłosów. Po pierwsze, silnik elektryczny jest głośniejszy trochę niż większość innych tego typu pojazdów, no ale to jest wada praktycznie nieistotna. Ale również, jeśli jedziemy po różnych nierównościach, to coś tam jednak trochę telepie. Nie wiem, czy to wina tych kółek, które są naprawdę dosyć twarde i same w sobie nie amortyzują w ogóle drgań, czy czegoś innego, ale troszkę to wszystko stuka i na przykład takie Xiaomi jest z 5 razy cichsze. Ale tak jak mówiłem, to jest mikrowada, ale na kanale co najlepsze, no przecież kupując, ludzie właśnie chcą dowiedzieć się o słabych stronach produktu, bo dobre strony poznają ze strony producenta i materiałów marketingowych, więc o to chodzi w recenzjach. Jeśli chodzi o system składania, to jest i nawet działa, w przeciwieństwie do niektórych hulajnóg, aczkolwiek wymaga on trochę wprawy i no, trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Bardzo dużą zaletą jest z kolei to, że ta hulajnoga jest bardzo dobrze przystosowana do dzieci, lepiej niż na przykład Xiaomi, bo po pierwsze, mamy tutaj regulowaną wysokość kierownicy. Mamy 3 poziomy wysokości, od naprawdę niskiej, takiej powiedzmy dla dziecka komunijnego, do no, takiej pełnoprawnej, wysokiej, dorosłej osoby. Także ta hulajnoga jest dla każdego, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. I również możemy, mimo że nie ma aplikacji, to możemy tutaj przyciskiem na kierownicy po prostu regulować tryb jazdy, prędkość, czy tam do 10, czy do 15, czy do 25 na godzinę. Nie wiem, może coś poprzesuwałem. W każdym razie są 3 ograniczniki prędkości. Kolejną ciekawą rzeczą jest system oświetlenia tego pojazdu, bo z przodu, jak widzicie, mamy naprawdę sporo diod LED i to z jednej strony dobrze oświetla to, co mamy przed sobą i z drugiej czyni nas bardzo dobrze widocznymi na drodze. Z tyłu również jest lampka, więc system oświetlenia w tej półce cenowej no, czasami w ogóle nie ma, a tutaj jest i sprawuje się bardzo dobrze. Co więcej, to jest chyba jedyna hulajnoga, z którą się spotkałem do tej pory, która ma, wyobraźcie sobie, kierunkowskazy. I to jest taki bajer, ale tak naprawdę jest do niczego, bo te kierunkowskazy musimy włączyć po prostu jakby klikając w tą lampkę, więc to musimy oderwać jakby rękę od kierownicy, a żeby go wyłączyć, to musimy go przycisnąć 2 razy, bo najpierw włącza się tryb migania, potem, jeśli chcemy wyłączyć, to włączy nam się tryb świecenia ciągłego i jeszcze raz musimy kliknąć, żeby to wyłączyć, więc to jest tylko tak naprawdę taki bajer.
Więc polecam po prostu zostawić to włączone, na przykład, żeby migały obie strony cały czas i będziecie po prostu lepiej widoczni na drodze. Zresztą przecież ta hulajnoga nie ma homologacji i tak naprawdę po drogach publicznych nie możecie nią jechać, więc te kierunkowskazy to już tak nawet w teorii totalny pic na wodę. I na koniec warto wspomnieć, że mimo, że to jest sklep Geek Buying, czyli no taka chińszczyzna, to nie będziecie zamawiając czekali miesiąc czy dwa i nie wiadomo, czy doliczą Wam cło, czy nie, bo hulajnogi przesyłają z polskiego magazynu i co więcej, pod Warszawą jest serwis tych hulajnóg, no co jest jakby nietypowe, właśnie biorąc pod uwagę, że to jest Geek Buying, a nie, nie wiem, jakiś firmowy polski sklep. Także wsparcie producenta, o dziwo, mimo wszystko jest. No i podsumowując już tak całkowicie, ta hulajnoga w tej cenie ma dużo zalet, ma fajne osiągi, nie ma tutaj oszukanego czegoś, że powiedzmy nie osiąga prędkości czy czegoś w tym stylu, ale mimo, że to jest produkt jak na cenę dosyć udany, to jednak uważam, że Xiaomi, które jest 200 zł droższe, jest produktem jeszcze bardziej udanym i komfort jazdy, różnica między tą hulajnogą a hulajnogą Xiaomi jest naprawdę zdecydowanie warta tych 200 zł, więc jeśli się wahacie, to zdecydowanie warto dopłacić, ale jeśli na przykład macie dokładnie 1300-1400 zł i ani grosza więcej, to nie będziecie zawiedzeni w ten sposób, ale jeśli możecie dopłacić, dopłaccie. I tym oto akcentem zakończymy dzisiejszą recenzję. Piszcie, co sądzicie o tym produkcie, którą hulajnogą byście wybrali. Może polecicie nam jeszcze jakąś inną, niedrogą hulajnogę, którą moglibyśmy zrecenzować, która według Was jest ciekawszym i lepszym modelem niż zarówno Xiaomi, jak i Kugo. No i cóż, do zobaczenia.